Cześć siemanku, z tej strony Marcin Gaming i witam was w kolejnym odcinku z nowości, designerów, zwiastunów. I tak, dzisiaj przeanalizujemy sobie trochę zwiastun. Bez zbędnego tutaj gadania, przedłużenia, zaczynamy. Dobra, widzimy tutaj różne monitory, które prawdopodobnie też będą w grze. Tutaj mamy jeden monitor, który się teraz zapali, dokładnie. Zakłócenie, Freddy'ego nie ma, zakłócenie. I niby jakby w FNAF 1, że nie mamy prądu, leci pozytywka i jest Freddy, który nas chce zabić. Tutaj oczywiście przepiękne logo Five Nights at Freddy's VR. Help wanted. Piękne logo, podoba mi się. Lecimy dalej. You'll try to survive different levels from the original games, as well as all new nightmares. Tutaj właśnie mamy ten moment pokazany, w którym, no, który mieliśmy Deezer, właśnie pewnie teraz widzicie. Deezer dostaliśmy, teraz mamy normalnie z nazwiastunie pokazane, jak to wygląda. I nie myliłem się, Baby ma świecące oczy i to czerwone, więc to jest bardzo creepy. I po prostu nie mogę się doczekać, żeby po prostu przeżyć ten moment. Tutaj mamy właśnie biurko i w ogóle cała lokacja ze FNAF 1. To by w sumie wyjaśniało, dlaczego mieliśmy te Deezery z oryginalnego Boniego, Freddy'ego i Chiki. I no w sumie mogę powiedzieć, że bez wątpienia FNAF VR będzie się też, powiem też, będzie też występować we FNAF-ie 1. Dobra, teraz powiem, co mi się nie podoba, żeby nie było, że tylko chwalę te gry. Naprawdę nie podoba mi się model Fredbeara. W ogóle mi się nie podoba. On jest zbyt biały i możecie mówić, że to jest przez światło, ale w FNAF 4 oryginalnym też było latarka, na którym świeciliśmy i widzieliśmy, że był żółto-brązowy, taki, może powiedzieć, złoty, jego muszka. Teraz widać, że jest czarna. Widać, świecimy prosto w nią, jest czarna. Powinna być fioletowa. Jeśli jeszcze chodzi o model, to zauważcie, że przy jumpscare widzimy, że Fredbear, właśnie ten model Fredbeara, nie ma swoich oczu, bo Fredbear ma takie czerwone oczy, a ten ma żółte, takie żółte. A wiecie, kto miał takie żółte? Nightmare Freddy. Tak, Papa Freddio. I właśnie, proszę, fix it, fix this model. Naprawdę. Bo to mi nie pasuje, jego oczy. Poza modelem, który jest nawet okej, okay, ale proszę, to są takie małe niedopatrzenia, że one są aż straszne. To przecież to są znaki rozpoznawcze Fredbeara. Naprawdę. Ale poza modelem jest jeszcze błąd w jumpscare. Tak, tak. Nie chodzi mi o skok, bo skok może robić jak chce, ale chodzi mi o sound, bo dali mu sound plusztrapa. Naprawdę, nigdzie nie widziałem błędów, widziałem same dobre rzeczy, jeśli chodzi o pierwszy raz, gdy obejrzałem ten zwiastun, ale naprawdę to jest jeden błąd i on mnie rozwala, naprawdę. Please fix the model from Fredbear, Nightmare Fredbear, please, and the jumpscare. Has picked up some unwanted friends. To clear the infestation, apply the Fazbear Entertainment rest. Dobra, tak jak wszyscy przepuszczali, jesteśmy tutaj w kuchni ze FNAF 1. No oczywiście, że z FNAF 1, jeśli tu jest oryginalna Chica, no.
Chodzi o to, że nie wiem, czy mamy naprawić. No, mamy naprawić Chikę, no tak jak inne animatroniki naprawiać, ale może mamy ją też wyczyścić, ponieważ są tutaj, chodzą takie karaluchy, obrzydliwe, fuj! Naprawdę, jak ja bym grał w ten tryb na VR i ja bym miał je dotykać, fuj, ja już mam czary, jeśli o tym myślę, no. Dobra, może będzie tak, że mamy ją wyczyścić. Widzimy tam przycisk na twarzy Chiki, więc no ja go nigdy nie widziałem, dopiero teraz go zauważyłem. Więc on pewnie otwiera, nie wiem, endoszkielet czy coś. Albo może zamiast mycia Chiki, widzimy tutaj przecież takie dwa rury. I pokażę wam, w tym momencie widzicie teaser, widzicie tam gaz za Chiką i w ogóle w pobliżu Chiki. I nie widzicie tam żadnych karaluchów. W tym momencie jestem pewny, że będziemy musieli jakoś włączyć te rury i z tych rur wyjdzie jakiś gaz, który pozabija, no na szczęście, pozabija te karaluchy, żeby Chika nie tylko była umyta, że tak powiem, wyczyszczona, higieniczna, bo w sumie to jest taka animatronik, kucharka, ona ma dużo z jedzeniem wspólnego i w ogóle też z dziećmi. Więc takie animatroniki muszą być czyste, a nie z jakimiś robalami. W tym momencie widzimy to, że wentylacja i kamery są oddzielne. Nie tylko, bo w oryginalnym FNAF 3 było to tak, że kamery były razem na jednej i się zmieniało przyciskiem między wentylacją a pokojami, a gdzieś dalej był właśnie ten laptop, czy tak to mogę nazwać, który rebootujesz, takie no fix error, ventilation error i takie coś. No, od właśnie na VR Mangle nie będzie się pojawiać w pokoju z Foxym, ze twarzą Foxiego, tylko właśnie w kamerach, które są właśnie wentylacji, więc to jest trochę zmienione i to naprawdę zmienia rozgrywkę. To nie będzie tak, że to będzie to samo, tylko to będzie teraz naprawdę inne, może trudniejsze, może łatwiejsze, to się zobaczy. Na prawej stronie u góry widzę też Foxiego, twarz Foxiego, ale nie wiem, czy to jest maska ta maska świecąca się, bo to świeci, no ale to może też być Phantom. To było pierwsze, co pomyślałem, że to jest Phantom, ale tak jak pomyślałem teraz, że to może być maska, to w sumie nawet w to wątpię i myślę, że to maska, ale fajnie, że widać właśnie to z właśnie pokoju naszego. W tym momencie wygląda to tak, mamy laptop, co zawsze przypuszczałem, że to był laptop, ale taki no niezwykły laptop. Myślę, że teraz reboot będzie trudniejszy, bo musimy kliknąć na te niebieskie przyciski i nie tylko, bo do tego musimy jeszcze nacisnąć ten niebieski przycisk na dole, jak mamy w normalnym laptopie, mamy tam klawiaturę, tu mamy tylko jeden przycisk z takim trójkątem i w środku jest taka błyskawica, no i to musimy właśnie nacisnąć, wybrać i nacisnąć właśnie w ten guzik na dole. W tle widzimy Springtrapa, który czeka na nas, chce wejść, jest przed drzwiami. To jest w sumie ta sama sytuacja, którą widzimy właśnie na teaserze, który ostatnio dostaliśmy. Prawdopodobnie znowu go widzicie. I tak, jumpscare'u nie pokazali nam, ale mam nadzieję, że będzie fajny. Bo, no, to będzie Springtrap. Halo, to Springtrap. No, to jumpscare musi być fajny, tak jak Springtrap.
No tutaj widzimy normalnie, że będziemy tutaj w FNAF-ie 2 i mamy tutaj potwierdzenie, że kukiełka chodzi, a nie tak jak część fandomu myśleli, że kukiełka, nie wiem, jakoś lata magicznie, albo na sznurkach się unosi. Nie, to ona jest jak zwyczajny animatronik, do nas idzie. Nie wiem, jak wam się wydaje, ale mi się wydaje, że no, bo były dwa jumpscary pokazane, no trzy w sumie, ale Phantom Mangle trochę nie doliczam do tego. I te wszystkie jumpscary, wydaje mi się, że były trochę za bardzo twarzy. I mean, to jest virtual reality i wiecie, to się wszystko dzieje przed wami, czujecie się jakbyście tam byli i nagle wyskoczy wam coś na mordy, to się oczywiście przestraszycie, ale żeby tak blisko, no serio, no nie przesadzajcie, żeby to było aż tak blisko. Może to tylko moje odczucie, ale w oryginalnym FNAF-ie nie było, no te jumpscary nie było aż tak blisko mordy, więc nie dość, że masz virtual reality, to okulary, kurde, z których czujesz się jak w grze, w której i tak już ci coś wyskoczy na mordę, bardzo blisko, to jeszcze bliżej. Oni to, kurde, jeszcze bliżej dawałem, żeby się jeszcze bardziej przestraszyć, a żeby kasa leciała, nie? Five Nights at Freddy's VR, Help Wanted, is the first virtual reality game in the Five Nights universe. And it's coming to PlayStation VR this spring. Dobra, to już jest koniec zwiastunu, ale przetłumaczę wam, co ona tutaj mówiła. Mówiła, że to jest pierwsza gra z serii Five Nights at Freddy's na PlayStation VR, czyli wirtualna rzeczywistość. O nie, ja tam mam znaczek. O, sorry. Bo w dolnym prawym rogu pisze Spring 2019, czyli wiosna tego roku właśnie. I sorry, bo nie umiecie tego przeczytać. I'm so sorry. Ale chociaż macie potwierdzenie, że Five Nights at Freddy's VR Help Wanted wychodzi właśnie w tym roku i to w sumie bardzo szybko wyjdzie, no za niedługo wyjdzie, no tej wiosny, no halo, wiosny, kurde, kto by nie chciał grać w horrory we wiosnę. Dobra, pytanie w sumie brzmi, kto w ogóle by nie chciał grać we FNAF-a, bo naprawdę każdy, myślę, że każdy pan FNAF-a by chciał to zagrać i pewnie większość zagra, bo większość ma, ale sorry, ja nie mam. A jeśli bym miał, to bym musiał jakoś ogarnąć, jakby to nagrać, jak to połączyć, kurde, nagrać kurde, telefonem czy co, nie wiem, I don't know. W ogóle w tle tutaj widzimy Freddy'ego, który stoi przed kamerami, które widzieliśmy na samym początku. I widzimy właśnie tutaj większość rzeczy, które już widzieliśmy. Tak jak na przykład no, Springtrapa właśnie w tej pozycji nie widzieliśmy. Chiki w taki sposób też nie. Toy Freddy'ego w ogóle nie widzieliśmy, ale mamy też potwierdzenie. Widzimy tutaj Baby, która jest przed szafą. Widzimy tutaj znowu Nightmare Fredbear'a. Ale czekajcie, czy ja widzę, czy on jest na tym obrazie? Wydaje mi się, że lepiej go zrobili, to czemu w samej grze go zrobili tak po murzyńsku, że tak powiem. Tam też obok Toy Freddy'ego widzę pizzę i jest to coś zielonego, nie wiem, czy jest zepsuta, czy coś. I don't know, ale widzę też tam bardzo słabo to widać, ale tam jest taki robot ze FNAF-a 4, tego dziecka FNAF-a 4. I tam jest pluszak Boniego. Czy nie mówcie mi, że to jest. Nie mówcie mi, że to jest Teodor ze serii książek. Bo normalnie zawału dostanę. Ale wiecie co? Teraz sobie tak obejrzałem to, co teraz powiedziałam z filmikiem, który zmontowałem do tej pory i zauważyłem, że obok Nightmare Fredbear'a jest
toj broni, który jest taki trochę schowany, po bokach są przyciski, czyli obok Springtrapa i po drugiej stronie obok toj Freddy'ego są dziwne przyciski, które wyglądają jak przyciski do drzwi. Poza tym mamy też tam Boniego z gitarą, ale z gitarą, ale bez twarzy. No fajnie, tak jak widzieliśmy na zwiastunie oryginalnym ze FNAF 1, to się pojawiło teraz we FNAF VR, że Bonnie teraz stracił twarz i musimy mu ją prawdopodobnie naprawić. I ostatnia rzecz, którą odkryłem i ona mnie naprawdę teraz przeraziła i nie wiem co to jest, piszcie w komentarzach, co to ma być. Co to jest? To wygląda jak, no trochę jak małpa z Dark Deception. Nie, ja nie wiem. Czy to jest jakiś nowy animatronik? I don't know. Ale tam w ogóle chyba u góry jakieś krzesło jest. Ale nieważne. To mnie przeraża. To wygląda jakby to coś się chowało, patrzyło zza rogu. Ale nie wiem. Po prostu piszcie w komentarzach, co to ma być. A ja w tym momencie kończę ten film. Dziękuję wam serdecznie za obecność, za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę za tą analizę i w ogóle, jak mówiłem, napiszcie komentarz, bo chciałbym wiedzieć, chciałbym znać waszą opinię. Na mnie wygląda tu jakiś nowy animatronik, ale mogę się mylić. I tak. Mam nadzieję, że usłyszymy się. I nawet może zobaczymy się w kolejnych odcinkach i filmach. Trzymajcie się, pa, cześć.